Cześć, witam Cię na moim blogu. Ja nazywam się Marcel i dzisiaj zabiorę Cię w podróż do Barcelony na Cisco Live. A więc już na miejscu w Barcelonie. Niestety chwilę to trwało, bo leciałem przez Monachium z Wrocławia. Nie było bezpośrednich lotów, przynajmniej dzisiaj o tej godzinie. No ale już jest wszystko ok. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Więc dzień dobry ze słonecznej, całkiem ciepłej Barcelony. Ja już dołączyłem do kolegi. No i co? Idziemy zobaczyć, co ciekawego Cisco dla nas przygotowało w tegorocznej edycji Cisco Live. Pierwsze pół godziny za nami, zarejestrowani, szatnia zaliczona, bicie w rękę zabrane, no i już wiem, że będą bolały nogi, bo przestrzeń i odległości, jakie trzeba tutaj pokonywać, są ogromne. Gdyby ktoś się wybierał kiedyś pod namiot, to pamiętajcie, bez dobrego sprzętu, bez IP-fonów, access pointów i reszty pod namiot nie ma co się zawierać. Dzieje się oczywiście bardzo dużo, mnóstwo nowości, zarówno jeżeli chodzi o Cisco, jak i o wszystkich partnerów, którzy z Cisco kooperują. Jeżeli chodzi o samo Cisco, to co ja zaobserwowałem, ścieżka cała devnetowa oczywiście tutaj jest bardzo mocno promowana, zarówno jeżeli chodzi o zmiany w certyfikacji, o tą całą nową ścieżkę certyfikacyjną. Dobry wieczór, ale oczywiście nie samą konferencją, nie samym szkoleniem człowiek żyje, więc pora na odrobinę relaksu. Teraz mamy kolację z naszymi klientami, z ekipą Cisco. Zapowiada się ciekawie. No cóż, wszystko co dobre szybko się kończy, a więc podsumowując tegoroczną edycję Cisco Live w Barcelonie, około 18 tysięcy uczestników, z czego około 200 klientów od nas z Polski, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie oczywiście. Ciekawe rozmowy, super zabawa i przede wszystkim taki feedback właśnie od naszych klientów, że są bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o merytoryczny poziom
tegorocznego Cisco Live. Jak już wspominałem, ścieżki devnetowe, zarówno pod względem nowych specjalizacji, certyfikacji dla inżynierów, tutaj widać kierunek Cisco w stronę aplikacji i w stronę powoływania aplikacji, w stronę ich developmentu. Bardzo ciekawe zagadnienia i specjalizacja na najbliższe lata. Także to, co związane z kontenerami, a więc Kubernetesy, Dockery i obsługa tego przez środowiska Ciscowe, bardzo często przewijały się przez sesje na tegorocznym live'ie. Co mnie osobiście bardzo cieszy, cały czas duży nacisk Cisco kładzie na rozwiązania z zakresu chmury prywatnej, a więc rozwiązania do data center, ale już nie tylko do samych serwerów UCS czy sieci w data center jak ACI, ale również cały czas platforma HyperFlex, która jest mi szczególnie bliska, a także wszelkie narzędzia do obsługi tych środowisk, do ich automatyzacji, orkiestracji. Tutaj również widać, że ten trend cały czas jest zachowany. Cieszy także współpraca Cisco z tak wieloma partnerami w obrębie właśnie technologii dookoła data centrowych. Było potężne stoisko NetApp, ale także inni partnerzy jak Pure Storage, jak Veeam, Cochesity. Również były bardzo te stoiska aktywne. Co ciekawe, mimo promowania nowych platform z zakresu sieci Enterprise, takich jak SDA czy SD-WAN, cały czas było widać bardzo duże zainteresowanie pod kątem sieci tradycyjnych, klasycznego routingu, klasycznego switchingu, a także urządzeń, które te sieci tradycyjne obsługują. Oczywiście polecam odwiedzenie strony Cisco Live. Wszyscy, którzy są nieco bliżej zorientowani, dobrze wiedzą, gdzie szukać sesji z minionego eventu, które niedługo się prawdopodobnie pojawią, a tych, którzy jeszcze tego nie robili, bardzo do tego zachęcam. Mnóstwo ciekawej wiedzy właśnie dostępnej w trybie online. Jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, socjalny aspekt imprezy, tutaj również Cisco, szczególnie Cisco Polska, stanęło na wysokości zadania. Bardzo fajna kolacja dla partnerów, dla klientów tego wieczoru. Także tutaj bardzo fajnie to wszystko było zorganizowane, a także na samym live'ie dla wszystkich uczestników przedostatniego dnia był zorganizowany koncert, także dużo świetnej zabawy. No i oczywiście Barcelona, która sama w sobie zapewnia dużo atrakcji, jeżeli ktoś tylko na to czas znajdzie możliwości zwiedzania. Niestety dla mnie osobiście nieco przykra informacja, ponieważ Cisco Live odbywał się ostatni raz w Barcelonie, przynajmniej w najbliższym czasie. Przyszłoroczna edycja odbędzie się już w Amsterdamie. Jest już ogłoszony termin, jest to początek lutego przyszłego roku i będzie to Amsterdam, także również ciekawe miasto, ale no ja ubolewam, bo to już nie jest jednak Hiszpania, a przede wszystkim nie ta pogoda. Cóż, dziękuję Ci za poświęcony czas, za obejrzenie tej krótkiej relacji Cisco Live i do zobaczenia w kolejnym odcinku mojego vloga. Cześć!